Susano, chroń mnie. Ciała. Kto ich zabił? Straszliwy wojownik kazał mi opowiedzieć historię niebiańskiego ciosu Shigenoriego. Kiedy nie poznał odpowiedzi na swoje pytania, wpadł w szał i ich pozabijał. Co chciał wiedzieć? Nie jestem pewny, panie. Opowiedz tę historię. Muszę odkryć prawdę. Kiedy na Tsushima przybyli pierwsi osadnicy, na wyspę nadeszła straszliwa, tajemnicza burza. W miejscach uderzeń piorunów pojawiały się bestie gromu. Te okropne istoty niszczyły całe wioski. Chciały zniszczenie zbyt szybko, by je powstrzymać. Wszyscy wiedzieli, że jedyną osobą, która może stawić czoła bestiom, jest Shigenori. Najzwinniejszy szermierz Tsushimy. Shigenori nigdy nie przegrał pojedynku. Po latach ćwiczeń stworzył technikę niebiańskiego ciosu. Ataku szybkiego niczym błyskawica. Shigenori zwabił istoty na opuszczoną plażę w Komatsu, by piasek spowalniał ich ruchy. Ich walka sprawiła, że piasek zmienił się w popiół, a liście stały się białe. Niebiański cios Shigenoriego przecinał istoty tak prędko, że nie mogły umykać. Kiedy ostatnia padła, niebo rozjaśniło się, a Tsushima była bezpieczna. Shigenori wybrał żywot pustelnika. Niewielu zdołało go odnaleźć, a tylko najodważniejsi i najzdolniejsi godni byli poznania sztuki niebiańskiego ciosu. Kiedy nadciąga burza, a uczeń, znający położenie spoczynku Shigenoriego, umieści tam swój miecz, wtedy odpędzi przerażające bestie. Zabójca chce poznać niebiański cios Shigenoriego. To zbyt duże zagrożenie. Dokąd się udał? W stronę mostu uciekła kobieta. Ścigał ją. Odpowie za swoje czyny. Most, o którym mówił muzyk. Ktoś płacze. Gdzie? Mój panie, tylu zabitych! Widziałaś, kto ich zabił? Wiem, kim jest. To Yasuhira Koga. Słyszałem o nim. Walczył dla klanu Yarikawów. Rozpoznasz go? Nie zapomnę tej srogiej twarzy. Chodź ze mną. Może znajdę jakiś ślad po drugiej stronie mostu. Ślady konia. Yasuhira się śpieszył. Wiesz coś więcej o Yasuhirze Kodze? Tylko tyle, że dawno temu służył klanowi Yarikawów. Gdy bunt został rozgromiony, klan został rozwiązany, a sługi odprawiono. Podobno opuścił Tsushimę, ale wrócił, gdy zaatakowali Mongołowie. Nie wiem, co było potem. To bez znaczenia. Po tym, co uczynił, nie może żyć. Przed nami.
Budują blokadę. Mongołowie, schowaj się. Nigdzie nie widzę Yasuhiry Kogi. Nigdzie. Szukamy wojownika Yasuhiry Kogi. Właśnie odszedł. Przebywał wcześniej w strażnicy. Pomaga Mongołom? Tak, ale zeszłej nocy się kłócili. Słyszałem tylko jedno słowo. Shigenori. Przeszukam strażnicę. Znajdźcie dobrą kryjówkę przed Mongołami. Co robił Yasuhira? Białe liście, jak te wyblakłe od błyskawicy. Mongołowie też mają opowieść o Shigenorim. Może chciał ją porównać z wersją muzyka. Krąg do pojedynków. Szuka go. Yasuhira poszukuje kogoś, kto nauczy go niebieskiego ciosu Shigenoriego. Białe liście. Niedaleko stąd są podobne drzewa. Tam właśnie poszedł. Bardzo pomogłaś. Udaj się w bezpieczne miejsce. Dziękuję, panie. Obyś ukarał tego potwora. Muszę znaleźć te białe drzewa.
Yasuhira zebrał liście właśnie tu. Wstawaj i walcz! Hindwen! Hanoi! Jak to sty? Ah!
Czoła kapacna! Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałam. Stój! Powiedziałem mu wszystko, co wiedziałem! Czy z tymi Mongołami był Yasuhira? Chciał nauczyć się niebiańskiego ciosu od mojego dziadka i zabrał go ze sobą. Jest w niebezpieczeństwie. Dokąd poszli? Na jego stary plac treningowy. Jest na wybrzeżu Komatsu. Proszę, uratuj go.
Sukira nie może się nauczyć tego ciosu. To drzewo, żeby przejść. Yasuhira sprowadził tu Mongołów. Krąg do pojedynków Shigenoriego. Co robił Yasuhira? Biedak. Zginął z rąk Yasuhiry.
To ostrze nie raz zabijało. Ślady. Świeże. Yasuhira Koga. Rzeźnik z czasów buntu. Nie zmieniłeś się. Chłopcze, byłeś tylko dzieckiem, gdy Yarikawa spłonęła. Przez 15 lat marzyłem o zniszczeniu pana Shimury. Nie dożyjesz spotkania z nim. Staruszek nauczył mnie legendarnego ataku, zanim go zabiłem. Zaraz go doświadczysz. Czekasz, chłopcze? Nie czekam. Obserwuję. Jest szybki. Cios cię nie ocalił. Zasługujesz na większy szacunek. Obiecuję używać techniki Shigenoriego tylko w obronie Tsushimy przed wszelkim złem.